No, okej, było wojsko, nie ma wojska. Siup. No i mamy to. Kraków. Tak, doczekaliście się, gramy właśnie Krakowem na modyfikacji Extended Timeline w roku 1815, tak jak tego chcieliście. Jeśli po tym odcinku nie będziecie czuli przesytu, zostawcie 1500 łapek w górę, a nagram kolejną część. To przepotężne księstwo krakowskie, które historycznie istniało od 1846 roku, istnieje teraz sobie tutaj w 1815. Od 1846 tak naprawdę na tej zakładce Extended Timeline Kraków jest już po prostu pod okupacją Austrii, no i nie jest to grywalne, dlatego zaczynamy od 1815 roku, a naszym celem będzie... W sumie to chyba nie wiem co, przetrwać, nie? Albo stworzyć Polskę ponownie ze stolicą w Krakowie. Jakoś tak. Zobaczymy, co nam się uda. Patrząc na naszych sąsiadów, za bardzo wszyscy nas tutaj nie lubią, a wręcz wszyscy nas nienawidzą. Oprócz Prus, więc tak czy siak tutaj wysyłam do naszych sąsiadów dyplomatów, żeby poprawić relacje. Jest jakaś tam szansa, że będziemy mieli sojusz z Bawarią. Jest mi to na propsie. Saksonia. No, jest Polska? Co? Tu jest chyba jakiś bug, bo tak klikam na Polskę... I mamy Kraków, więc no, Saksonia nie ma żadnej unii personalnej, więc możliwe, że też jakoś tutaj sojusz nam się uda zrobić. Jako Kraków mamy mega nieciekawe idee, trochę do handlu, trochę prestiżu, mamy co prawda morale 10% oraz tańszą technologię o 5%, no ale co to jest kurde, to jest nic, wolałbym mieć tutaj jak najbardziej polskie idee, bo byłyby znacznie mocniejsze. Dodatkowo no, następujące mamy rozwinięte, na tym modzie jest dużo takich nowych, a z tych lepszych no to mamy ekonomiczne, jakościowe, defensywne, dyplomatyczne, szpiegowskie, bardzo przydatne oraz religijne. Wow. A brakuje nam ilościowych. Bardzo. To Wielkie Księstwo Krakowskie jest tak potężne, że nawet nie mamy okorowanej naszej prowincji, którą tutaj mamy, więc wszystko mamy zmniejszone o 90% jeszcze. Chociaż zarobek 6 golda na starcie, możemy mieć 9 żołnierzy. W tym wszystkim cieszy mnie jedno, że jest kraj, który ma chyba troszeczkę bardziej przerąbane na tej zakładce niż my. Chyba ma przerąbane, nie? W sumie dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taką kampanię jednoodcinkową, w której Francją próbuje się wybronić z tej wojny. Na szczęście tutaj mamy dobrze, bo mogę sobie pozwolić na przeprowadzenie dość sporej ilości reform rządowych. Na tym modzie jest akurat to popsute, że jak na pauzie siedzicie, zaraz po odpaleniu gry możecie przeprowadzić naprawdę ich sporo. A jak tylko bym odpauzował, to by mnie cofnęło do takiego poziomu, jak ma reszta krajów. No więc mamy jeszcze dodatkowe 10% morali. Technologicznie jesteśmy mega zacofani. 72 poziom do 76, więc widzę, że... Tutaj nic nie działa, jak mam wygrać mając 4 technologie w plecy, co ja pier... Nie, jednak cofam to o Francji, my mamy jednak o wiele bardziej przekichane tutaj z tym wszystkim. Nie mam żadnego pojęcia, czy nam się uda to przetrwać, no ale spróbujmy jakoś stąd uciec, nie? Jej, uwielbiam tutaj odpauzowanie w tej grze, wcale nie ma jakiegoś spamu dużej ilości powiadomień co miesiąc. No i jak przewidziałem, wszystko się przeliczyło. I szczerze mówiąc, na nic nas tu nie stać. W politykach skupiłem się na dostaniu 2 punktów Diplomatic Reputation. Może wtedy ktoś mnie tutaj będzie bardziej lubił w okolicy. Bo na razie się zanosi na to, że no, cały czas jestem bardzo nienawidzony tutaj. Jej, Kraków wreszcie po roku jest naszą narodową prowincją. Pierwszy sojusz, jaki możemy tutaj wziąć, no to z Bawarią. Szkoda, że nie mamy ery jednej wcześniejszej, bo byśmy po prostu uciekli na Madagaskar. Mielibyśmy taką opcję tutaj do wzięcia, że możemy korować bez względu na odległość od naszych granic, prowincji. Byśmy uciekli sobie wtedy na Madagaskar, no albo gdzieś tutaj na te prowincje afrykańskie, bo zobaczcie, jak są zacofane, więc to byłby łatwy cel do zbudowania potężnego Krakowa w tym regionie. No ale nie mogę. Musiałbym podbić jakieś nacje tutaj wybrzeża, tylko że wszystko ma tu tak sojusze pobrane, że nie jestem w stanie nikogo zaatakować. Chociaż ten Oldenburg wygląda kusząco. O, Bawaria sprzedaje mi instytucje, jak miło z ich strony. Tutaj malutki pro tip dla was. Jeżeli zwiększycie swoją liczbę wojska do 7 tysięcy, to nagle Rosja staje się wobec was protective, co oznacza, że chętnie weźmie z wami sojusz. Tylko żeby zaraz nie żądała od nas bycia jej wasalem, bo to wtedy się źle dla nas zakończy. Szkoda, że Prusy by nam tutaj nie pomogły, bo byśmy mogli wtedy toczyć wojnę z Austriakami. No ale teraz musimy tylko poczekać 50 lat i Rosja pozwoli nam podbić Austrię. O, i nagle Austria również chce być naszym sojusznikiem. Bardzo dobrze, weźmy ją sobie. I teraz tak po prostu patrzę po kolei, który kraj jeszcze by tutaj mógł mnie jakoś wspierać. W międzyczasie Francja chyba no, nie toczy tutaj zbytnio udanej wojny, więc
No, to może być wyzwaniem, nie ukrywam. O, to wygląda ciekawie. Nacjonalizm Cassius Belli na Prusy. Austria, Bawaria. Jak patrzę, co tutaj straciła Francja, to chyba wypuściła, znaczy straciła tylko terytoria Brytanii na rzecz Brytanii. Albo na odwrót. Nieważne. I cała jest po prostu zdewastowana po wojnie. W sumie pierwsze, co będę robił, to tutaj oczywiście rozwijał inwestycje. Mamy węgiel w Krakowie, więc możliwe, że... A, to na 78 technologii tutaj to wchodzi. Się nam zaraz pojawi, to dzięki temu byśmy znacznie więcej zarabiali. Możemy też już wprowadzić kolejną instytucję. Yay, Core Creation Cost. No to szykujemy się coraz bardziej na tą wojnę. Zdobywałem prowincję i wprowadzamy industrializację. No i dzięki temu już zarabiamy 2,59 na 100. O, mamy reformę armii albo marynarki, ale że marynarki... O marynarkę raczej by nam ciężko było, no to myślę, że wybiorę reformę armii. Tutaj trochę zaryzykuję, ponieważ Oldenburg ma wojnę teraz z dużą ilością krajów. Spróbuję go zaatakować. Co prawda ma co już z Bergiem, który... No, za duży nie jest Berg. Nie, tu jest Berg. Który, no, nie jest za duży, więc spróbuję zwasalizować Oldenburg, żeby za 10 lat go anektować. Na szczęście przeciwnicy fortu nie mają, więc możemy go nawet obstrzelać! Jej! Dzięki temu nasz progres jeszcze tutaj przyspieszy o wiele bardziej. Tak, dalej chcę trzymać Zgromadzenie Narodowe. Obecnie mamy już władcę 666, więc jak najbardziej jest mi to na propsie. No i Oldenburg padł, no i teraz lećmy do Bergu. Berg padł, raczej nie jest nam potrzebny, więc weźmy tylko i wyłącznie Oldenburg jako naszego tutaj wasala, bo widzicie, nie mogę brać tego terytorium dla siebie, bo nie mamy granicy żadnej morskiej, żeby móc to okorować, więc jedyny sposób, jaki możemy zrobić, no to, o, jeszcze możemy mu nawrócić religię, wyrąbiście, i za 10 lat będziemy mogli go anektować, co pozwoli nam uciec tutaj, w tą okolicę. Chyba, że Marko wszystko wcześniej podbije. Wow, mogę już mieć pierwszego rywala. No i nasz income wynosi już 4 golda. My kapa punktów militarnych, więc może teraz nadróbmy za 164 punkty jeden poziom. No i mamy 76 poziom technologii. Teraz to samo zrobimy w ramach punktów administracyjnych oraz dyplomatycznych. Stawiamy pierwszy budynek produkcyjny. Jakby co, to niech was nie kusi, nie zatrudniajcie doradców. To jest nieopłacalne. Lepiej wydać najpierw na budynki. No i nadrabiamy teraz tak samo technologię administracyjną, jak i dyplomatyczną. Chociaż tutaj aż nie tak skutecznie, bo nie mieliśmy tutaj tego eventu na tańszą technologię, no ale trudno. Kapy już były, więc trzeba było nadrobić. No jak widzicie, w militarnym jesteśmy już na bieżąco, więc w sumie to może, jeżeli mogę, mogę, to weźmy tutaj ilościową, bardziej mi się przyda niż plutocratic ideas, chociaż może nie. Nie, weźmy ilościową. My fuksa. Hanower uwolnił się od Wielkiej Brytanii, co stanowi bardzo łatwy cel w tej okolicy do zdobycia. I myślę, że skorzystam z tego i go zaatakujemy. Tym bardziej, że jedynym ich sojusznikiem jest Mughal, który już praktycznie nie istnieje. A my zawsze możemy wezwać Bawarię do tej wojny. Więc czemu żeby nie? No a cały tutaj region raczej dość łatwo sobie pada, chociaż Oldenburg również zaatakował Hanower. A nie, Oldenburg to mój wasal, no to co ja się tutaj będę z tym bawił? Leci to do mnie. I będzie teraz Kraków tutaj w Niemczech, masakra totalna. Ej, a może przyjmiemy anglikanizm jako naszą główną religię? Wygląda to dość ładnie. Możemy zdobyć cały ten region dla siebie. Co prawda nie kasujemy Hanower, bo jeszcze o, tutaj ma jedną prowincję, ale trudno z tym. Przeniosę kupca tutaj do Lubeki, żeby poprawiał relacje w tym regionie, żeby nam szybciej spadała agresywna ekspansja. Rosja przeżywa chyba jakiś bunt kozacki w regionie. Szkoda, że nie krakowski albo polski, żeby to teraz dołączyło do mnie. No a podbicie tego regionu i skorowanie Hanoweru spowodowało, że nasz income zwiększył się już do 8,5 golda. Ale gdybym armii nie utrzymywał, to nawet mielibyśmy czyste 15 golda zysku. Okej, okay, mamy okazję do zaatakowania Prusów, ponieważ Prusy toczą wojnę z Rosją w tym momencie, więc my możemy zaatakować Prusy. Co prawda pomoże nam tylko i wyłącznie Austria, która zanihilowała naszego sojusznika Bawarię. Naszym celem będzie zdobycie Raciborza. Może uda nam się bardzo szybko tutaj stoczyć tą wojnę i zabrać coś dla siebie. Najśmieszniejsze jest to, że ja nawet nie jestem w stanie jednego fortu pruskiego oblegać. Nie no, Prusy już na mnie lecą. Nie, to jest jakaś... Ja uciekam. Mam tylko tutaj 2000 wojska. No, Kraków dość szybko padł. Nie wiem, skąd mam 17% war score, skoro ja tutaj praktycznie nic nie robię w tej wojnie. Zobaczcie, tutaj oblegam tą jedną fortecę. Nie wiem ile już, 2 lata. Nic tutaj nie zrobiłem. Mam Wargola dla nas zdobytego. I no nie, resztę bierze sobie wszystko Austriak. Co za... Co za typ? Co za zdradziecki typ ten Austriak?
Kurde, to możliwe, że dużo tutaj nie ugram. Chociaż nie ukrywam, że jeżeli zdobędziemy tutaj Oldenburg, czy nie, co tutaj jest, Hamburg, również będę zadowolony. Mimo, że to nie będzie nacjonalizm w Casus Belli. Rosja nadciągnęła! Rosja nadciągnęła! Możliwe, że zaraz tutaj ugrają chłopaki coś więcej. No, okej. Okay. Było wojsko, nie ma wojska. No to czekam sobie. Co tutaj moi sojusznicy odwalą, ale widzę, że raczej przegrali kolejne bitwy z Prusami, więc... No i ja niestety nic więcej od Prusaków nie wezmę dla siebie, tylko te dwie prowincje. No tutaj mnie odciął Austriak totalnie. Mogłem wziąć to Opole, to jeszcze byśmy więcej terytoriów naszych wzięli. No ale, szczerze mówiąc, trochę się wkurzyłem w tym momencie. Chyba, że zmuszę do wypuszczenia na przykład Opola. Czekajcie, to nie byłoby głupie. War Reparation. Wypuszczamy Opole. O! Narodziny nacjonalizmu! Uhuu. No to idealnie pasuje do polskiej serii. Gorsze w tym wszystkim jest to, że mam totalnie podzielony kraj w tym momencie. A jak widzicie, tu mi się zbliżają bunty i będę musiał większą armię zaraz mieć również zrekrutowaną na terytorium Krakowa, co mi trochę nie zadowala. Wreszcie w Krakowie mamy węgiel! Wreszcie! No nie wiecie, jak to bardzo zwiększy mi teraz income. 8,95, 10,77. No, z tych dwóch prowincji z węglem, bo w Raciborzu też mamy już węgiel, no zarabiamy prawie 20 golda. A wy imperialiści, na stronie nba.com trwa właśnie wyprzedaż gier strategicznych. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Zapomniałem przenieść jeszcze handel mój do tego regionu, przecież to jest tak dla mnie opłacalne. Oh my god, Bremen jest bardzo łatwym celem. Atakujemy! Prusy gwarantują mnie podległość, bo są obrońcą wiary. I tutaj z industrialnej ery nasze rozwinięcie, które wezmę, to jest development. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy koszty budowy, production efficiency, tańsza piechota i oczywiście do walki też. No ale my potrzebujemy rozbudować ten cały obszar Hanoweru jak najszybciej dla nas. I tutaj się zastanawiam, że mogę mieć flotę. Tu jest taka piękna Irlandia i bardzo słaba Anglia. No, w Hanover to udało mi się bardzo obniżyć koszty developmentu, aż do 3 punktów. To i dosłownie wszystko, co mogłem, to zbudowałem. Opole po zdobywaniu naszych prowincji staje się naszym wasalem. No, jak widzicie, udało mi się to nadrobić i za chwilę będziemy ich anektowali. Kraków jest w 100% krajem katolickim. Wreszcie. Rok 1873, a my zobaczcie, że stoimy już z technologią naprawdę dobrze. W Polsce wprowadzam Freedom Ideas, tak niebywałe, kto by się tego spodziewał? Ale powiem szczerze, że robię to tylko i wyłącznie tutaj, dlatego, bo mamy Freedom of Speech, żeby dostać Year Republic Tradition plus 1. I poza tym w większości moich gier zawsze idę albo w komunizm, gdzie mamy order, który jest naprawdę świetny, dodatkowe morale, produkcja, good produce, administracyjna technologia, więcej wojska możemy mieć i albo w autokrację idziemy, czyli w tak zwane coś na F, gdzie mamy dodatkowe morale, zwiększoną jakość naszego wojska, militarna technologia, koszty korowania, kultury nawracania oraz dodatkowa dyscyplina, więc Freedom of Speech, znaczy Freedom Ideas jest zdecydowanie najgorsze, ale tutaj dla klimatu pójdziemy w tą stronę. Jak zwykle wszystko idzie nie po mojej myśli, Rosja zaatakowała Prusy w celu zdobycia, nie wiem, czegokolwiek. Jednocześnie do tej wojny dołączyła Austria, która ma sojusz z Rosją. Kiedy oni go zawarli w ogóle? Oj, niedobrze. No ja w międzyczasie łapę Dithmarsche na naszego wasala. Udało mi się tak z nim poprawić relacje, żeby to się nam wyszło na dobre. Chociaż dość sporo kasy na to wydałem. Opole nawracamy na katolicyzm. A i doradców mamy już wszędzie trójkowych, jak zresztą widać. Dzięki temu, no jak nasz prezydent Tibor Denhof. Kurde, niemiecka opcja! Zniszczyć! No nic, nieważne. Wejdzie tutaj do szóstek, to będziemy naprawdę mieli niezły przyrost punktów i będziemy mogli dalej dewować nasze prowincje w tym regionie. Albo Opole, która będzie trzecią prowincją z węglem dla nas. Zobaczcie, ile my tutaj zarabiamy. 15 prawie z produkcji, a znowu w Krakowie mamy już ponad 15. I wygląda na to, że Prusy wygrywają tą wojnę, przynajmniej na razie. Zobaczcie, że Austria tutaj traci te swoje terytoria. Rosja po prostu zamiast lecieć i toczyć tą wojnę, wojska ma na Syberii. To jest po prostu jakiś debilizm totalny. Nie wiem, co ta Rosja robi. Austria wypisowała, na szczęście z nami nie zerwała sojuszu, straciła jakieś terytoria na rzecz Prus. No a teraz przyszła dopiero Rosja, ale Rosja nie da sobie rady z pruską armią, no bo zostanie za chwilę rozbita tutaj totalnie. A mnie Rosja wezwała do wojny z Qing, ale to szczerze mówiąc, oh my god, ile terytoriów straciła Rosja. My na szczęście już anektowaliśmy Opole,
No i teraz muszę zebrać dużo punktów dyplomatycznych i militarnych, żeby zdewować tą prowincję. Chociaż wcześniej może zbuduję również tutaj fabrykę. Ciekaw jestem, za ile punktów zdewuję tak naprawdę tą prowincję. Koszt tylko 3, 17 punktów dewa, no i podnieśliśmy Opole do 46 punktów developmentu. Będziemy tutaj naprawdę nieźle zarabiali, no tylko musimy poczekać, aż skończy się wojna i będę mógł obniżyć autonomię. Rok 1890 i to jest ten rok, w którym zaatakujemy wraz z dwoma pozostałymi zaborcami, czyli Austrią oraz Rosją, Prusy. Jak widzicie, są w stanie mi pomóc, czekają, aż skończy się ich trus. Pójdziemy na nacjonalizm Cassius Belli, tylko jeszcze na pauzie jest jedna ważna rzecz, którą musimy zrobić, czyli zaznaczyć terytoria, które chcę, żeby były moje, a chcę, żeby tutaj on cały ten region, który sobie zdobyły Prusy jakiś czas temu od Rosji, należał do mnie. Jeżeli dobrze to ogarniam w sumie do tego regionu, nie chcę do memelu, to jeżeli nawet tutaj Ruski wejdą, to teraz będą mi przekazywali tą ziemię. Niekoniecznie tak może być, ale ważne jest to, żebyśmy to zrobili na pauzie, bo jeżeli bym odpauzował, to Rosja nie dołączy do tej wojny. No to lecimy! Boom! A tutaj jest nasza 120-tysięczna armia, 80-40 i to jest nasz limit wojska praktycznie. No, tutaj mam jeszcze 11, które w sumie mogę rozwiązać, bo nie jest nam potrzebne, nie ma sensu przepłacać. I moja przewaga polega na tym, że mam 40 tysięcy armat, 80 tysięcy żołnierzy w linii. No a z tego co tak przepatrzyłem te pruskie armie, ponieważ zinfiltrowałem ich administrację, to rzadko gdzie bot trzyma tak naprawdę całe armaty. I na tym musi polegać moja siła walki w tym regionie. Mam forty pobudowane i będę starał się wchodzić na nie i niszczyć przeciwnika, wykorzystując moją przewagę w armatach. Dodatkowo jeszcze udało mi się, zresztą jak widać, wprowadzić ahead of time 83 poziom technologii, przez co mamy nowocześniejsze uzbrojenie od armii pruskiej. Oczywiście zapomniałbym o politykach do wojny, przecież bardzo mi się tutaj przydadzą. Dyscyplinka, morale. Powiem wam, że szczerze mówiąc, gdzie mogę, to wezmę dyscyplinę, gdzie mogę. Co my tutaj mamy? Diplomatic Reputation, Mercenary. O, to na razie wyłączymy i weźmiemy sobie dodatkowo Artillery Combat Ability. No i w sumie więcej przewagi ja tutaj nie mam. Ewentualnie może Attrition for Enemies, żeby się wyprali z Manpowera. No i na moje szczęście Dania bardzo szybko wychodzi z tej wojny. W sumie to nawet może dadzą nam pieniądze, a relacje ich zerwiemy, nie, bez sensu to jest, bo i tak Prusy są obrońcą wiary. Obok nas stanęła pruska armia, zaatakujmy ich w Hamburgu, co prawda tutaj nie będą mieli żadnych minusów, no ale powinniśmy dać, what the fuck, co za przewaga we wszystkim mają. Ja myślałem, że ja będę miał trochę tych morali, ale tutaj no tylko mnie ratuje przewaga technologiczna, ale niezły wpiernicz im spuściłem, co za generała też mieli, 666 we wszystkim chyba. Dobra, Rosja robi to, co robi najlepiej, czyli buforuje przeciwnika. My go tutaj zaatakowaliśmy. No i co? Musimy się jakoś przebić do Austriaków przez te tutaj forty. No może na Berlin pójść nawet. W sumie mam wejść na Berlin? Nie. Naokoło. To może pójdziemy przez Berlin tutaj w naszym kierunku, żeby mieć dojście do Austrii, bo widać, że ewidentnie przegrywają. Zdecydowałem się lecieć przez Berlin, ponieważ były tutaj niskopoziomowe forty. Dodatkowo jak stanąłem na Berlinie, no to jak widzicie ścieżka reinforcementu pruskiego leci tak prosto przez Berlin. O, dodatkowa dyscyplinka nam wpadła. No i zostaliśmy zaatakowani w Berlinie, ale no raczej z nami szans tu nie mają, no chyba, że dość szulą. Stakłaj przed! Tu jak patrzę, to Prusy nie pobudowały fortów, wszędzie są dwójkowe. Więc możemy je bardzo szybko zdobyć. No oprócz tego w Königsbergu to jest ósemka oraz w Kauen jest szóstka. Następnie skierowałem się tutaj na nasze terytoria, jak i zacząłem biegać pomiędzy fortami, bo zacząłem rozbijać armie pruskie w ten sposób. On dostał jakieś staki po 30 tysięcy, a ja je stakłaj piłem. Ohoho, najemnicy? Tak, to są zdecydowanie wojska najemne. Zobaczcie, sama piechota się we mnie wbija. 60 tysięcy zabitych, to jest po prostu piękne. No, gdyby to zrobił troszeczkę lepiej bot i miał tutaj armaty, to mielibyśmy ciężką sytuację, no ale fuck it, damy radę. Ja muszę teraz zacząć troszeczkę tutaj dzielić moje siły i zacząć zajmować cały ten obszar, na którym mi zależy, naszej kultury. O, oj, czemu? Oj, tu pozmieniali nam kulturę! Co za typy! No i nie ukrywam, po zajęciu tutaj Śląska zaczęło mi to trochę wkurzać, że musiałem non-toper latać i niszczyć te 20-30 tysięcy wojsk pruskich. On jeden z taków zniszczyłem, przychodził kolejny i tak w koło, i tak w koło, i tak w koło. No
dobra, cały ten obszar już jest zajęty przez nas, nie muszę go pilnować, więc teraz lećmy znowu potoczyć kilka bitew z Prusakami. Chociaż widzę, że już Prusy są na wyczerpaniu, nie rekrutują armii do kapa. Mimo, że mają manpower, nie wiem z czego to wynika. No ale wojska rosyjsko-austriackie już też tutaj są, więc może dochodzić do bitew, chociaż Prusy mają taką przewagę jakości wojska, że nie wiem jak sobie z tym poradzę bez moich sojuszników w kolejnych wojnach z Prusami. Mamy rok 95, więc wiecie. A, i tym bardziej zaczęła nam się era wielkich wojen, co jest też dość śmieszne. I musimy jeszcze wygrać kilka wojen, żeby tutaj dostać bonusy. Na szczęście nie ma Niemiec, nie ma... jest Rosja, o kurka. Ale i tak czy siak ten bonus dla Ameryki jest najlepszy. A cała reszta, no niestety, nie jest nam w ogóle tutaj przydatna w tym wszystkim. No więc jeszcze szkoda, że minęła ta cała era industrializacji, kurka. Mogliśmy jeszcze troszeczkę bardziej się rozwinąć. No i mamy koniec naszej drugiej wojny krakowsko-pruskiej, którą wygraliśmy, chociaż straty i tak mieliśmy dość sporawe. Sam straciłem 254 tysiące wojska po stronie przeciwnika, no 855 tysięcy, więc znacznie więcej. Zdobyliśmy cały ten obszar, mamy bardzo dziwne granice. Nie byłem w stanie niestety odbić Sieradza, bo tutaj wybuchły bunty, no i zaczęła to Rosja okupować. Trudno. Możliwe też, że zaraz nasz sojusz z Rosją się zakończy, bo żądają naszych terytoriów. Ale powiem wam szczerze, że nie jestem pewien, czy to jest w ogóle złe, bo Rosja jest mega słaba, praktycznie przez tą wojnę była mi nieprzydatna. My musimy teraz, wow, okorować te wszystkie terytoria i mamy jeszcze, zobaczcie ile tego tutaj, masakra totalna. No ale Kraków urósł. Jeżeli interesują was dalsze losy Krakowa, zostawcie 1500 łapek w górę, a nagram kolejną część. Jeżeli lubicie tego typu odcinki historyczne, no to zapraszam was do obejrzenia na przykład Rzeczpospolitej, gdzie staramy się ocalić ją przed rozbiorami i oczywiście dawajcie swoje propozycje w komentarzach na zobaczenie dalszych tego typu odcinków.